godzina. Która? 15:57. Byłem w pozaprzestrzeni, o tam w okolicy, po słomę. I zobaczcie, mam torbę słomy dla matki wszystkich matek i włożę jej do tego domku, który tam ma na terenie DPS-u, gdzie ma 7 kociaczków. No i tam jest szmata, ta szmata już widzę zanieczyszczona, bo te kotki jednak tam zawsze robią jakąś kupkę. No to będę słomę im tam co jakiś czas wkładał, wymieniał. I to cieplejsze będzie i mięciutkie i będzie na pewno lepiej. No kochani, są komentarze, są telefony odnośnie matki wszystkich matek i tych 7 kotków, żeby coś jej tam pomóc. Były tam propozycje, żebym tam się zajął wychowaniem tych kotków. Chyba chodziło o to, żebym tam karmił. No, była propozycja, żebym do pokoju wziął. Propozycja, żeby do stolarni. Kochani, nic z tych rzeczy. Nie jest możliwością, żeby wziąć kotkę z 7 kociakami do pokoju w DPS-ie, gdzie są jeszcze inni mieszkańcy. To by mnie prędzej wyrzucili z pokoju i z DPS-u, niż pozwolono na takie coś. Poza tym ja też nie chcę. No z kolei do stolarni to niebo już jest zamknięta. Tam personel ma klucze. Także tam nie mam już takich swobód, jak kiedyś było. Gdzie ojom zrobiłem. No z kolei też tam była propozycja, żeby do wolontariuszy, do fundacji. Nie, kochani, już to przerabiałem. Już wiem, do jakiego stopnia wolontariusze chcą się włączyć do pomocy i kiedy, z czym. I fundacje. Po prostu nie ma to sensu. Nie będę sobie tam nerwów psuł. Po prostu zostawiam to matce wszystkich matek i tak samo pozostałem 3 kotkom, które się okocą. Cóż, ja im mogę tylko jakieś tam domki, jedzenie, picie, leczenie, ale w żadnym wypadku, żebym ja był niańką i niańczył małe kociaki, ślepaki, które potrzebują mleko matki. To jest ponad moje siły i chęci, możliwości. Nie no, ja mam tyle robót zaległych. Do tej pory zawsze tak było, że kotki rodziły, chowały czy nie chowały, wynosiły, przenosiły. No domki są na terenie DPS-u. Także kotka, jeżeli by chciała, to mogłaby zawsze gdzieś tam włożyć. No ale z jakichś względów nie robią tego. Mają swoje miejsca. I ja nie będę w to ingerował. Owszem, co mogę, co uważam za stosowne, to będę robił. Ale no, to nie jest żłobek. A tu kotów jest więcej, potrzeb jest jeszcze więcej. A chętnych do pomocy nie ma. Ja też mam swoje ułomności. Także no wybaczcie. Robię co mogę, co uważam, co chcę. Pokazuję. Ale to, że pokazuję, to wcale nie oznacza, że zaraz się we wszystko włączę. Na 100% i wszystko załatwię. No tak można, powiedzmy, mając jedną kotkę w domu, to można w takie coś się bawić. Ale nie przy takiej ilości. To musicie, kochani, zrozumieć. Ja wiem, że chcielibyście, że wierzycie,
Jeżeli nie ja, to nikt. No ale wszystko ma swoje granice. Także kochani, słomę niosę. O! Jeszcze mi zostało gdzieś 150 metrów do miejsca, gdzie jest domek. Miałem zrobić przerwę, ale się rozgadałem. No to już będę filmował do końca. Zejść w bok, bo tu mieszkańcy są, to żeby nie filmować ich z bliska. No z daleka to tam można, kiedy twarzy nie można rozróżnić. A tak to może sobie ktoś nie życzyć. Czasami filmuję osoby, ale to wiem, które wyrażają zgodę. Czy w personelu osoby, które wyrażają zgodę, na przykład pan Zygmunt. No ale są tacy, że z 200 metrów krzyczą, że nie wolno filmować, tak jak to dzisiaj było. Nie wolno filmować kotków. Ochrona danych osobowych. Tak. Taka jedna pani. Taki kwiatuszek czarny, farbowany. Powiedziała, co wiedziała. No zobaczymy, czy matka MWM jest, czy nie ma. No jak będzie, to będę musiał ją przeprosić. Kotki wyjąć. Żeby tego... O, chyba ta czarna jest tam znowu. Ja postaram się tu postawić smartfon, żeby filmował, a ja będę wymieniał. O, nie ma. Nie ma mamuśki, to dobrze. Kochani, to dobrze. Ho, ho, ho. I ile ich jest? O, proszę, kochani, jeden już jest nieżywy. Zobaczcie, już jest nieżywy jeden. Widzicie, mówiłem. To ile jest żywych? Jeden, dwa, trzy, cztery. Zaraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jest żywych. No to zaraz będziemy wymieniać. O, idzie matka wszystkich matek. Idzie kiciula. No. Chodź, kiciulka, chodź, kicia. Chodź. Yeah.
gdzie? Teraz wysypię. Mam nadzieję, że się sfilmowało wszystko. No, kicia, idź. No, idź zobacz. Chodź, kiciulka. Chodź, kicia. Chodź, chodź, chodź. Chodź, kicia, chodź. Chodź, chodź. Kiciulka, chodź. No chodź, 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 kicia, chodź, kicia, chodź, kici, kici, chodź, kiciulka, chodź, chodź, no chodź, 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 kicia, chodź, chodź, kicia, kicia, chodź, no zobacz, zobacz tu, chodź, kicia, chodź, kicia, kicia, chodź tu. Chodź, 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 chodź tutaj, chodź, no chodź tutaj, nie chcę podejść, chodź, kicia, ja zrobię na zoom 0,5, zobaczymy, czy wyjdzie, no, no zobacz. Muszę ci wody przynieść. Tak? Dobra. No, nie chcę wejść. Do środka chodzi. Coś ta budka krzywo stoi. Chodź, kicia. Chodź, kiciulka. Kicia, kicia, chodź. Postanowiła odpocząć od maluchów. Nie chcę do budki wejść na razie. Wygląda, że chcę odpocząć od małych. No to niech odpocznie. A ja idę po wodę. Pani, no i pochować małego, niestety. To było do przewidzenia. 7. Najsłabszy nie przetrwał. Kicia, chodź, chodź, kiciulka. Chodź, niunia, chodź, kicia. Niestety. Najładniejszy nie żyje. Najładniejszy. Rudy. Wnuczka pani kierownik z naszego oddziału właśnie sobie go upatrzyła i koniecznie go chciała. Nawet imię mu dała.
Jakieś takie fajne imię na K. Nie Klarysek, Larysek, coś w tym stylu, tak fonetycznie. No. No niestety. Pochowamy go w Dolinie Królów, kochani. Zobaczcie. Kotki śpią tutaj nawet. Zobaczcie. Widzicie? Na tarasie śpią kicie. Dwa kiciulki. Jak się czujecie? Kicie, kicie. Nioniki. Jedzonko mają. Zobaczcie. Mają. Ale niestety pan Władek zupy mlecznej z dzisiaj nie włożył. Jest nadal manna z wczoraj. Chodźcie, kicie. No, proszę. Widzicie, jak ładnie siedzą? O. Także pani Aniu, mówię tu do pani Ani, bo pani Ania chce zasponsorować Plexi, żeby zasłonić ścianę tylnią i boczną, ale jak się wyszło koszty, no to tam wyszły, przeszło 1000 zł. Chyba 1200 plus dostawa 150, no to nie. Ja po prostu pani Ani zaproponowałem, że jeżeli już będę coś chciał, to tylko tutaj zastawić, kochani, z tyłu ten taras, tą Plexi przeźroczystą. O, chodź kicia, tu z tyłu. Chodzi o to, żeby nikt tutaj, jak jest jedzenie wyłożone, ręki nie włożył i tam nie wyciągał, nie powyrzucał, nie powywracał, nie pokradł, czy nawet nie wziął do jedzenia. No. No i wyszło, że są takie arkusze 71 cm na 1,40 m. No to, to poradziłem pani Ani. I ten jeden arkusz się tutaj zamocuje. Osłoni się z tej strony i wystarczy z powodzeniem. Resztę nie potrzeba. Są, zobaczcie, o, budy w razie czego przed deszczem. Poza tym ja mam upatrzone takie Plexi ze ścianek z prysznica. Z bedle. 4 sztuki, to ewentualnie je tutaj stawię na tył. To myślę, że z panem Zygmuntem się wybierzemy i przyniesiemy elegancko w ramkach z aluminium. Także będzie to pięknie wyglądało. No to tak. Muszę wody nalać i zanieść tam, także zaraz naleję i zaniosę. Kochani, zobaczcie, widzicie? Zorro wyleciał, a wiecie skąd wyleciał? Zorro, kiciulku. Wiecie skąd wyleciał Zorro? Tutaj. Stąd wyleciał. Tu Zorro był. Jest jeszcze któryś? No nie, wygląda, że Zorro sam był. No proszę. Kochani. Widzicie? Zorro był. No tak, mam słomę. I co z tą resztą słomy zrobić? Czy włożyć ją tu do tej budy? Chyba włożę, co? Czy nie? Raczej nie, bo to się zaśmieci. No, no dobra. No, zobaczcie. Zorro już przyleciał. I sobie wlazł tutaj, o, na tarasik.
Kiciulku? Zorro? No. Czyli kotki lubią to miejsce? No. A dobra, ja mam wodę. Idę wodę zanieść kiciulce. No to pójdę, ale kto to? Jest piątek? Co to za kot? Ty, piątek, to ty jesteś? Łobuzie, ty? Co? To ty jesteś? Piątek, łobuz. Czemu żeś pobił? Czemu żeś pobił? Majeczkę, co? Ty, do ciebie mówię. No. No, idź stąd, uciekaj stąd. Uciekaj. Jesteś łobuz, zaraz będziesz tu ganiał koty. No dobra, idźcie, piątek przyszedł. No, kotki tutaj sobie siedzą. Jedzą. Nawet śpią, widzicie? Dobra, to ja idę naszej matce wszystkich matek. Zaniosę wodę. Pudełko jest, kochani, po zupie mlecznej. Nie za bardzo umyłem. Ale to nic takiego. Woda jest woda. To nie jest jakaś trucizna, żeby kotek był niezadowolony. Najważniejsze, żeby miała picie. No i teraz jak to picie właśnie nalałem, to pamiętacie filmik wczoraj, gdzie widziałem, że matka wszystkich matek idzie w tamtą stronę. A mi się teraz przypomniało, że tam jest po prostu, kochani, oczko wodne, tam jest woda. Ja myślałem, że ona szuka miejsca na wyniesienie. Ona prawdopodobnie chodziła tam wody się napić. No. I co, weszła? Czy nie weszła, bo nie widać jej tu? Jesteś tu, Kicia? Kurwa. Nie widzę. Aż muszę przyklęknąć. Nie, jest. Jest, kochani. Jest. No, tu weszła. Weszła. I siedzi sobie teraz na słomie. Cieplutko. I przyjemniutko. Kochani, przecież... Na pewno niektórzy z was pamiętają czasy sienników słomianych. Boże, ja do dzisiaj pamiętam ten zapach, tą miękkość, jak się położyło w nowy siennik słomiany. Jak położył się. Kurczę, co tam te materace obecne się chowają. Niech się chowają. Nawet kto wie, czy sobie nie zafunduje teraz po prostu sam siennik słomiany. Żniwa są, znaczy będą. Z panem Zygmuntem porozmawiam. Pokrowiec, co tu się u nas znajdzie. Najważniejsze, żeby to było płótno lniane, czy coś tego typu, żeby ten zapach przechodził. A słomiane są zdrowe. Siano nie, bo siano to pchły się lęgną. Kochani. A słomiany jest zdrowy. I siedzą sobie kiciulki. Nie? Kicie? I patrzą. Siedzą i patrzą. No i tam kotek też siedzi. Na chodniku się najadł. No. No to byłoby tyle, kochani, związane w temacie wymiany słomy czy włożenia słomy do budki.
matki wszystkich matek.